Kanał prowadzę już od paru lat i wiem, że kiedy robię materiał o broni rosyjskiej, to prawie zawsze ktoś ze względów światopoglądowych się przyczepi. Natomiast kiedy robię film o broni izraelskiej, jestem tego w zupełności pewny. Więc skoro i tak masa się oburzy, to ten film ma na celu urazić Żydów, Arabów, Polaków, Ukraińców, neonazistów, prawaków, lewaków, Ukraińców, a nawet wegetarian. Zapraszam na materiał o karabinku Galin. A wiecie, jak się nazywa rosyjska brygada pancerna wracająca z Ukrainy? Pluton piechoty. Koncepcja karabinku Galil powstała po II wojnie światowej, no już w zasadzie kawałek po II wojnie światowej, ponieważ w latach 60., kiedy to izraelska armia miała do dyspozycji pistolety Uzi, miała do dyspozycji karabinki FN Fal, ale Uzi to było trochę za mało, fale były trochę za duże, za ciężkie, trochę za bardzo awaryjne według izraelskich wojskowych i rozpoczęto pracę nad karabinkiem. Rozważano wtedy zastosowanie karabinka AK, ale okazało się, że to jest średnio opłacalne. Izrael też nie za bardzo chciał jakoś blisko z Rosją współpracować. Dlatego powzięto decyzję o tym, żeby zaprojektować karabinek, który będzie łączył w sobie niezawodność karabinka AK z precyzją karabinków M16 i tym sposobem powstał Galil. Taki oto potworek. Niektórym się podoba, niektórym się nie podoba, ale nie można mu odmówić tego, że jest pełny ciekawych rozwiązań, nietypowych, dziwnych, faktycznie z pogranicza karabinków AK i karabinków AR. Do Galila używamy oczywiście koszernej amunicji bez napletków, a poza tym pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, komentować kanał. Niech ten film, o ile nie zostanie usunięty, niesie się w świat, bo Galil to naprawdę fajny karabinek. Głównym konstruktorem tego karabinka był pan Izrael Galili i jak sam twierdził, wzorował się na fińskim karabinku RK-62, który z kolei bezpośrednio nawiązywał do karabinka AK. I faktycznie, kiedy spojrzysz się na ten karabin, no to widać dużo podobieństw takich wizualnych do karabinków AK, natomiast główną cechą, która różni Galila od karabinków AK, jest to, że Galil od początku był zasilany amunicją 5,56. Podobnie jak w karabinku AK mamy tutaj system z długim skokiem tłoka, mamy klasyczne kolanko gazowe, mamy rączkę przeładowania niby w tym samym miejscu, ale jest ona jakby zagięta ku górze, co pozwala na dużo łatwiejsze przeładowanie karabinka lewą ręką. Dosyć wygodne, przyznać trzeba. Przyrządy celownicze w postaci przeziernika umieszczono na końcu pokrywy komory zamkowej. Nie ma jak w karabinkach AK jej tutaj. Budzi to trochę moje obawy o trzymanie zera, aczkolwiek akurat na to nigdy prawdopodobnie jakoś specjalnie nikt się nie skarżył. Także spasowanie tego jest na tyle dobre, że te przyrządy tutaj z tyłu się trzymają dosyć solidnie. Kolby we wszystkich wersjach były składane, we wszystkich wersjach tego karabinka, o wersjach Galila to sobie jeszcze porozmawiamy, kolby były składane na bok. Jest to według mnie super rozwiązanie, dużo pewniejsze od kolb składanych pod spód, a przy okazji po rozłożeniu mamy naprawdę fajną, pełną, ergonomiczną kolbę, nie tak jak chociażby w karabinkach AKMS. A znacie to? Telefon na arabską linię zaufania. Dzień dobry, myślę o samobójstwie. To wspaniale. A umie pan pilotować samolot? Dużą zmianą jest to, że poza klasyczną, wręcz identyczną dźwignią bezpiecznika, przełącznika rodzaju ognia znaną z karabinków AK, to można w Galilu zrobić taką sztuczkę. Uwaga! Ło, dlaczego to się tak obraca? Otóż z drugiej strony mamy selektor obsługiwany kciukiem ręki prawej. Można ich używać zamiennie. To jest jedna z tych rzeczy, która miała zwiększyć znacząco ergonomię używania tego karabinka w stosunku do karabinków AK. To, co jeszcze zwraca moją uwagę i uważam, że jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, to to, że dźwignia zwalniacza magazynka jest dosyć duża. Ona jest tak jakby powiększona, natomiast ma taki swój własny kabłąk ochraniacz, co uniemożliwia czy znacząco utrudnia przypadkowe odpięcie tego magazynka. Moja główna wątpliwość co do modyfikowania tej dźwigni w karabinkach AK właśnie dotyczy tego, że przy czołganiu się z karabinkiem, czy kiedy karabinek gdzieś wisi, to powiększoną dźwignię stosunkowo łatwo jest
o coś zaczepić, ten magazynek sobie wypiąć. Natomiast tutaj to ryzyko jest ograniczone przez zastosowanie tego kabłąka, ochraniacza, tej osłony. Chwyt jest wykonany z jakiegoś bakielitu, jest to jakieś takie tworzywo sztuczne. Magazynki bardzo solidne, stalowe, faktycznie wyglądają jak hybryda karabinków AR-owych i kałachowych. Wchodzą one naprawdę, naprawdę fajnie, gładko. Chwyt przedni jest taki sobie. Według mnie to jest akurat najbrzydsza część tego karabinu, ale spełnia swoją funkcję, daje radę. No i z przodu mamy muszkę z charakterystyczną osłoną i tyle. Tak się prezentuje karabinek Galil. No to lecimy, pierwsze strzelanie z Galila. Magazynek wchodzi ładnie. Odbezpieczenie z tej drugiej strony jest naprawdę osobliwe. Aż by się chciało machać w te. Swoją drogą wygląda to trochę tak jak z horroru, jak spojrzycie teraz na tą dźwignię przeładowania, która się sama przesuwa. Wow. Być może broni nie strzela sama, za to Galil może się sam odbezpieczać. Rączka przeładowania jest naprawdę ok. No i lecimy. Zamek się w tylnym położeniu nie blokuje, ale i tak jest fajnie. Całkiem fajna jest kultura pracy tego, bo to jest 5,56, także nie ma takiego kopnięcia jak kabachy w 7,62. No fajnie to sobie radzi, no co ja powiem. Nie ma większego kopnięcia niż AR. Zresztą właściwie nie ma powodu, dla którego miałoby mieć większe kopnięcie. Fajnie, przyjemnie się z tego strzela. Celownik jest też tyle fajny, że mamy przeziernik i mamy muszkę, co powoduje, że przynajmniej mi dużo łatwiej i wygodniej się z tego celuje, niż zgrywając muszkę ze szczerbinką w karabinkach AK. Dobra, to bierzemy naszego Galila na stół i przyjrzymy się dokładnie jego konstrukcji, porównamy sobie go do karabinków AK. Już pierwsze, co się rzuca w oczy, no przynajmniej dla mnie, to jest ta kolba. Swoją drogą ona jest tak pancernie wykonana, mało jej brakuje do tego, żeby wyglądała jak z jakiegoś pręta zbrojeniowego, ale braku ergonomii nie można jej absolutnie zarzucić. Wygląda... Być może ze względu na swoje lata, być może, że ona tak już od początku była wykonana, wygląda na taką po prostu wykuwaną gdzieś chamsko w jakimś małym zakładzie, ale no ona działa. I też ta metoda składania, jak dla mnie bomba, i ona się naprawdę solidnie blokuje. Ona tu nie ma żadnych luzów. Fajna, solidna kolba. Przechodzimy sobie dalej do tego, co my tu mamy. Muszę wam powiedzieć, że po chwili strzelania z Galila całkiem się przyzwyczaiłem do tego systemu odbezpieczania, zabezpieczania kciukiem prawej ręki, chociaż muszę powiedzieć, że ten bezpiecznik działa w trochę drugą stronę niż bym chciał. Ja bym chciał, żeby się odbezpieczał do przodu, natomiast on się do przodu zabezpiecza, odbezpiecza się do tyłu. Jest to wymuszone tym mechanizmem połączonym z dźwignią z bezpiecznika, jak w karabinku AK. Trudne było to ominąć, a no zaraz zobaczycie zresztą, jak to wygląda w środku i dlaczego musi on działać w tę stronę. 2 miesiące temu byłem w Norymberdze na IWie i nie widziałem tam żadnych starych samochodów. Wszystkie były już w Polsce. Jeżeli chodzi o rozkładanie, zaczynamy dokładnie tak jak w karabinkach AK. Chodzi on troszeczkę ciężej, prawdopodobnie dlatego, że ta pokrywa jest dużo lepiej spasowana. Trudno ją wyciągać, trudno ją wkładać, tak, jeszcze trudniej niż w karabinkach AK. Natomiast przyznać trzeba, że no zero trzyma, nie rozjeżdża się to. Mechanizm powrotny. Tak jak w karabinkach AK, tutaj akurat ta wersja z tłoczkiem. Wydaje mi się, że Galil nigdy nie przeszedł na tą wersję z tymi takimi dwoma zagiętymi w U drucikami jak kałach, no ale mechanizm powrotny bardzo, bardzo podobny. Jeżeli chodzi o wnętrze, spust, to szczerze, gdyby mi ktoś zrobił zdjęcie tylko tego elementu, to nie wiem, czy byłbym w stanie tak z całą pewnością powiedzieć, czy to jest Galil, czy kałach. Mechanizm spustowy dokładnie to samo. Sprężyna spustu, sprężyna kurka, gruba, zwinięta z drutu, natomiast widzę tutaj pierwszą różnicę. Sprężyna kurka nie jest jednocześnie sprężyną spustu. Tutaj Galil ma osobną sprężynę spustu, co prawdopodobnie powoduje, że ten spust u niego chodzi troszeczkę
troszeczkę lepiej, aczkolwiek też szału nie ma, choć ja też uważam, że karabinki AK wcale takich tragicznych spustów nie mają. Odciągamy sobie kurek, wyciągamy zespół suwadła. Mamy praktycznie to samo, co w kałachu. Tłok, suwadło, zamek, bardzo podobny, troszeczkę cieńszy, do naboju 5,56. I tyle. Rura gazowa po wyjęciu suwadła prawie sama nam wychodzi. I to jest tyle. Stosunkowo łatwo można zdemontować to łoże. Ja tego już robił nie będę. To jest Galil w całej okazałości. Składamy go w odwrotnej kolejności. Bardzo mi się podoba, że sposób montowania rury gazowej, że ona tak ładnie wchodzi, nie ma tu żadnego zatrzasku. Jak wszystko kulturalnie pracuje, nie jest to jakiś szczyt finezji. Powiedziałbym, że zdecydowanie bliżej jest temu karabinkowi pod każdym względem do karabinka AK niż karabinka AR. No jeżeli chodzi o karabinek AR, to może jakieś szczątkowe elementy ergonomii, jak odbezpieczanie tutaj. No to jest poprawiony karabinek AK, co ja będę dużo mówił. Dla mnie, ja bym musiał się na pewno do niego jeszcze długo przyzwyczajać, żeby go obsługiwać tak samo płynnie jak karabinek AK. Natomiast nic w nim tutaj nie zawodzi, ależ to opornie wchodzi. O, trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. I to wszystko. Galil występował w trzech podstawowych wersjach. W wersji AR, czyli takiego normalnego karabinka, w wersji ARM z dwójnogiem i z rączką transportową oraz w wersji SAR, to był subkarabinek, czyli taki skrócony Galil. Tyle. Galil posiada także kilka ukrytych funkcji. Polecam. Zajebiście. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że ktoś wytrwał, że uraziłem dużo osób. Żartuję oczywiście. Polecam wszystkim wyjąć kij z dupy i nie spinać się tam, gdzie nie trzeba. Ja wychodzę z założenia, że sama broń palna nie ma narodowości. Broń palna jest tak dobra, tak zła, tak użyteczna, jak i użytkownik. Także naprawdę, jak prezentuję wam broń rosyjską, izraelską, arabską, egipską, chińską, jakichkolwiek nie mielibyście sympatii, pamiętajcie, że koniec końców to, co ja wam pokazuję, to jest kawałek metalu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Taki oto Dobra, czekaj, muszę doczytać. Izrael Galili. Czy jesteśmy okej z tym światłem? Dasz tam gdzieś przebitki. Ja go załaduję, odbezpieczę, strzelę. Ale wkurzające są te pysy.